Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego anioły. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Można powiedzieć, że dzisiejsza liturgia słowa jest tak bardzo jędrna i tak bardzo konkretna, że właściwie nie domaga się żadnego tłumaczenia. Zwracam uwagę tylko na ten fragment z Księgi Kapłańskiej, o którym wcześniej powiedziałem, że on może być także rachunkiem sumienia dla człowieka XXI wieku. Chcę pokazać na jednym przykładzie, jak człowiek potrafi Boże wskazanie zmienić i doprowadzić do tego, że staje się to coraz gorszą sprawą dla niego i także dla innych. Między innymi jest fragment ten tutaj zapisany w Księdze Kapłańskiej, który przypomina o tym, że nie będziesz trzymał swojego zapłaty przez noc do poranka. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. To jest to, o czym Kościół mówi, że jednym z grzechów wołających o pomstę do nieba jest zatrzymywanie robotnikowi zapłaty. Proszę zobaczyć, co się dzieje we współczesnym świecie, jak bardzo antykatolickie, antyewangeliczne jest właśnie to, tak zwane teraz, być może, że niektórzy wiecie, zatrzymywanie faktur i zapłata tych faktur właściwie za wykonaną pracę po miesiącu, po dwóch miesiącach, po 90 dniach. Człowiek, który wprowadza swoje zasady,
które są absolutnie niezgodne z zasadami Boga. I tak próbuje człowiek właśnie po swojemu układać to życie tutaj na ziemi i bardzo często się człowiek dziwi, że nie wychodzi mu to życie, że to nie jest tak, jak powinno być. Pamiętajmy, że te wskazania, ja zatrzymałem się tylko nad jednym, ale wiemy o tym doskonale, że te wszystkie ewangeliczne wskazania, które dzisiaj także usłyszeliśmy w Ewangelii świętego Mateusza, one są naprawdę po to, żeby człowiekowi razem z Bogiem tutaj na ziemi, żeby człowiek razem z Panem Bogiem mógł ułożyć tak życie, aby ono było dobre, piękne i szczęśliwe. A człowiek, który zapomina o Panu Bogu albo go odrzuca, jego zasady, potem się bardzo dziwi, że jakoś to nie wychodzi. Więc niech kolejny wielki post, który nam Pan Bóg daje dzisiaj także i na nasze zadanie, niech ono będzie także i takim przypomnieniem i zaproszeniem do tego, byśmy naprawdę nigdy nie rezygnowali z żadnych zasad ewangelicznych. I czy to będzie w domu, najbliższy, wśród najbliższych, czy to będzie w całym społeczeństwie, czy w świecie.